Po bratersku o powołaniu. Z wami dzisiaj ojciec Andrzej Grat. I ojciec Tomasz Mordziałek. Prawie że niezmiennie, tylko ojciec Andrzej dzisiaj w kadrze. Tak. Ojciec Adrian przed chwilką był na tym nagraniu, sobie tam na fotelu siedział. Zachęcaliśmy go, żeby zrobił tło i był statystą, ale no niestety, jak to mówią młodzi, wymiękł. Tak, nie miał psychy, może co niektórzy powiedzieli. Tak, ten uśmiech to jest też wynik tego, że tutaj przed chwilką się trochę działo. Jesteśmy w tym samym miejscu co ostatnio. A tutaj był właśnie ojciec Adrian, ojciec Dariusz, który pranie rozwieszał, więc trochę było wesoło. Ale tak też jest właśnie we wspólnocie zakonnej, że to nasze życie jest wypełnione nie tylko jakąś pracą, posługą, ale także zwykłymi chwilami, przy których też można się na szczęście pośmiać. Tak, uroki życia wspólnotowego, blaski i cienie. Teraz mieliśmy dużo blasku, tak, bardzo tak. Dużo. Migawki, jeśli byście chcieli, można zobaczyć na nagraniu, na materiale wideo, na naszych stronach i social mediach, na końcu tego materiału. Dodamy, że współbracia nasi byli świadomi i dobrowolnie wszystko działali. Nie było przymusu. Nie było przymusu? No dobrze. Tak. Nie o tym dzisiaj chcemy z wami porozmawiać, ale ostatnie nagranie, które robiliśmy, rozmowę i świadectwo ojca Adriana, przypomniało nam tak naprawdę o tym, że warto jeszcze poruszyć i opowiedzieć o jednym takim narzędziu, które jest pomocą nawet chyba nie tylko w rozeznawaniu powołania, ale w odkrywaniu tej relacji z Bogiem, bo wszystko, co temu narzędziu towarzyszy, jest pomocą. Tak, dokładnie. A mamy tu na myśli, i wspomniał to ojciec Adrian w swoim świadectwie, że jest to pielgrzymka, może dokładniej pielgrzymowanie, to wyruszenie w drogę, czy jak to też niektórzy nazywają rekolekcjami w drodze. Mówimy tu chyba bardziej od tej strony, wydaje mi się, pierwszej, czyli jednak wejścia w pewien wysiłek fizyczny, bo ta strona autokarowa, no nad nią też się tak nie zastanawiałem, ale pewnie można by gdzieś podciągnąć w których momentach. W moim krótkim, pięknym życiu kilka razy byłem na pielgrzymkach też autokarowych. Myślę, że jeśli chodzi o pielgrzymowanie to autokarowe, to też jest ważne miejsce, do którego się zmierza i to, co się w tym miejscu można przeżyć. Ale chcemy dzisiaj powiedzieć o pieszym pielgrzymowaniu, choć oczywiście są jeszcze oprócz autokarowych i pieszych, i rolkowe, i biegowe. Różne są formy pielgrzymowania i Jasna Góra jest szczególnie w okresie wakacyjnym dobrym miejscem, żeby zobaczyć tą różnorodność i różne formy pielgrzymowania, w których zawsze są stałe elementy. To znaczy jest czas na konferencję, czas na modlitwę, czas na bycie z drugim człowiekiem i czas ze sobą samym. Aczkolwiek mi się zdaje, że też akcenty trochę inaczej się rozkładają w tych różnych formach pielgrzymowania. Tak, a myślę, że to też można dodać, bo na pewno znajdzie się też czas, żeby być też i przewodnikiem, duszpasterzem, jednym z wielu, którzy są też na tej pielgrzymce, żeby po prostu złapać nawet nie tyle na spowiedź, a spowiedź, która może być jednocześnie też i rozmową, o których już nawet i mówiliśmy w naszych materiałach, jako rozmowa, przewodnik duchowy, który pomaga rozeznawać, ale my o samej pielgrzymce. Jest wiele tutaj narzędzi, bo słuchanie słowa, czyli właśnie tych konferencji, samej modlitwy, bycia we wspólnocie. Ale co, Andrzeju, myślisz, że jest takim może najbardziej kluczowym w pielgrzymowaniu, co jest niejako może takie pomocne w dużej mierze w odkrywaniu swojego powołania? Ja mam swój wybór, jestem ciekawy, czy ty masz. Wiesz, myślę, jak dla mnie, jeśli chodzi o pielgrzymkę, to, że się wchodzi w pewien rytm, w pewien sposób przeżywania czasu całego dnia, czy doby nawet, bo to łącznie też i z noclegiem w różnych warunkach, i to zmaganie, które towarzyszy, bo człowiek zmaga się sobą poprzez, podejmując ten trud fizycznego wędrowania, to też nie jest proste.
szczególnie gdy się pielgrzymuje też przez kilka dni, ale też czasami wymagające jest to, żeby słuchać, bo muszę słuchać, bo wszyscy słuchają, jak jest czas konferencji. Muszę się wejść w modlitwę, bo jest czas na modlitwę, więc nie ma możliwości pójść, nie wiem, drugą stroną rowu czy ulicy i wyrwać się z tego czasu. Więc najtrudniejsze chyba, ale najpiękniejsze w pielgrzymce jest to, że decydując się na wyruszenie w pielgrzymkę, oddaję siebie, swój czas do dyspozycji grupie czy przewodnikowi. I dla mnie to jest takie w różnych formach też niezwykłe. I to sprawia, że jakby oddanie tego do dyspozycji siebie komuś, a przez to Panu Bogu, jest taką formą, przez którą Pan Bóg też do człowieka może w różny sposób przemawiać. To, co w sumie też niejako dzieje się na samych rekolekcjach, tylko jeszcze może bardziej jakoś intensywnie, jeszcze nawet bardziej, no bo na rekolekcjach można nie przyjść na jakiś punkt. A tu trudno jest nie przyjść. O nie, bo to trzeba dojść do danego miejsca. Ale ten wysiłek fizyczny, który towarzyszy człowiekowi, sprawia, że w pewnym momencie przez zmęczenie już człowiek jakoś się w tym wszystkim mówi, poddaje, nie? Że przez zmęczenie fizyczne spadają też z człowieka różnego rodzaju maski, schematy. Przestajemy móc nawet udawać kogoś, kim nie jesteśmy, no bo jesteśmy zmęczeni. I to ten trud, ten wysiłek też ogołaca nas z różnych form udawania, bo człowiek jakoś próbuje chyba ciągle siebie prezentować z najlepszej strony, jaką chce, żeby świat poznał. I po prostu stajemy się autentyczni, prawdziwi. I to jest taki moment właśnie, że to wszystko, co nam towarzyszy podczas pielgrzymki, po prostu przez to Pan Bóg zaczyna do człowieka przemawiać. Tak mi się zdaje, przynajmniej patrząc na moje pielgrzymowanie. I to jest właśnie był mój faworyt. Nie? Ten moment tego zmęczenia, nawet już zmęczenia i tego, co słyszymy, konferencji, modlitw ludzi, którzy są wokoło mnie, że już nie jestem w stanie się napinać po prostu, nie? Udawać, nie? Dokładnie, nie? Że to wszystko po prostu spada, maski spadają, wychodzi, prawda, wychodzę ja. Faktycznie ja gdzieś tam często, możliwe na głębinach mojego gdzieś tam serca, coś, metafora nie jest może w pełna, nie? Ale to jest tak jak może taka małża, która po prostu już ma dość być zamknięta, już nie da rady trzymać się gdzieś takiego ucisku. Napinać się. Tak, i po prostu ten się otwiera, nie? Ale to też jest taki piękny moment, nie? Że człowiek odkrywa też taką prawdę o sobie, której może się wstydzi, bo okazuje się, że jesteśmy słabi, nie dajemy z czymś rady. Fizycznie też może nie jesteśmy czempionami, tam olimpijczykami. Że człowiek, wychodzi prawda o nas, ale jest to prawda, która nas nie zabija. Bo w tej prawdzie okazuje się, że Pan Bóg nas kocha, Pan Bóg nas akceptuje, bo okazuje się, że ten człowiek, który idzie obok nas, też w swoim zmęczeniu po prostu nas akceptuje. To jest też świetny moment, kiedy mogą się realizować te słowa Pana Jezusa, że jedni drugich brzemię noście. Więc to jest taki moment, kiedy możemy pozwolić komuś, aby nam pomógł, ale to też komuś pomaga i to też nam pomaga. Więc to są takie świetne relacje, które się tworzą. I owszem, różne są długości pielgrzymek. Czasami się śmieję, że przy tych krótszych trzeba naprawdę o wiele bardziej się zaangażować, żeby móc wszystko to przeżyć. A jeśli jest dłuższa pielgrzymka i więcej dni idzie, to jakby ten proces się rozciąga w czasie. On wtedy jest taki przez ten trud i Pana Boga dopracowany, taki dopieszczony. I to poznanie siebie jest też niesamowite w tym wszystkim. Myślę, że ilość kilometrów w dany dzień do przejścia też robi swoje w tej sytuacji, to na pewno. A też nasze bunty, które nam wtedy towarzyszą, nam tak, się nie chce. Tak, no bo wychodzi prawda. Człowiek na drugi dzień po pierwszym dniu wstaje i mówi, nie dam rady przejść 30 kilometrów. Ale okazuje się, że się grupa podnosi, wszyscy się podnoszą i idziemy razem. Uświadamiamy sobie też, że w tej drodze, w tym pielgrzymowaniu, ja to często też powtarzałem na pielgrzymcach, że gdybym miał przejść jakiś tam dystans pielgrzymi samemu, w życiu by mi się nie chciało. Ale jeśli idę z kimś i widzę, że mam ludzi, którzy mają podobny cel, podobne ideały, podobne wartości, idę z nimi, to jest mi łatwiej. Nawet jeśli coś dolega czasami.
No, wiem o czym mówisz, bo raz rzuciłem się na taką małą wyprawę. Samemu? Samemu, będąc jeszcze w Leśnej Podlaskiej. A nie wiedziałem. W Leśnej Podlaskiej, ale to na jeden dzień, bo to wiadomo, trzeba było wrócić, ale tak po mnie przyjechali. Wyruszyłem do Pratulina, z Leśnej do Pratulina. Miejsce męczenników podlaskich. Tak, i z konkretną intencją i tak dalej, ale widziałem, jak jest trudno i ciężko. Samemu? Tak, po prostu samemu. Mimo, że wchodziłem w modlitwę, miałem konferencje sobie przygotowane na MP3 i tak dalej, no ale szedłem sam jako człowiek po prostu. Nie miałem drugiej osoby przy sobie, z którą mógłbym porozmawiać, pośpiewać, pomodlić się. Więc o wiele było trudniej. Udało mi się, Bogu dzięki. Fizycznie też do końca może nie byłem przygotowany na tyle kilometrów na raz, ale rozumiem ten trud. Choć sobie myślę, że to jest też taka forma i oczywiście to nie jest tak, że w grupie pielgrzymowanie jest lepsze od pielgrzymowania samemu, bo jest też przecież piękna pielgrzymka i tradycja pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Dokładnie. Szlakiem świętego Jakuba i jest to droga, którą się podejmuje samemu. I to też ma sens i pielgrzymowanie samemu w taki sposób, takim szlakiem ma też głęboką swoją treść i oddziaływanie na człowieka. Tak, a pozwól, że jeszcze wrócę do tej prawdy, która z nas wychodzi w trakcie pielgrzymki, bo też tej prawdy dotykamy chociażby, kiedy wchodzimy w sakrament pokuty i pojednania, bo stajemy w prawdzie o sobie. Oczywiście zazwyczaj od tej strony bolesnej, grzesznej i tak dalej, ale konfrontujemy się sami z sobą. Rachunek sumienia, który jeszcze w sumie proponuje bardziej Ignacy, święty Ignacy Loyola, żeby jeszcze spojrzeć na dobro, które się w nas dzieje, ale chodzi o prawdę i że Bóg przemawia do człowieka tego, który jest prawdziwy, a nie który nosi maskę. Znaczy nie chodzi może mi o to, że jeśli nosimy maskę, jesteśmy fałszywi w jakiś sposób, to Bóg się do nas nie będzie odzywał. Tylko no, On odzywa, chce tak. Szczególnie dotknąć tego, tej miękkiej sfery naszego ja, czyli tego prawdziwego mojego ja, bo On tam jest najwięcej w stanie tego powiedzieć i to moje prawdziwe ja, ono ma przede wszystkim stanąć przed Bogiem w momencie paruzji, w momencie naszej śmierci, a nie moja maska, nie moje fałszywe oblicze. I też odkrywanie tej prawdy o sobie jest o tyle też ważne, że mogę zobaczyć, że się Bóg mną nie gorszy, że Bóg mnie nie odrzuca. Mało tego, że Pan Bóg wobec mnie też ma jakiś plan i moje życie ma też sens w Jego oczach i to jest sens, którym się Pan Bóg chce też człowiekiem podzielić. I dlatego pielgrzymka jest też świetnym miejscem, aby pytać siebie i Pana Boga, stawiać sobie właśnie to pytanie, co dalej? Albo co Ty, Boże, ode mnie chcesz? Czasami ono się objawia i w różny sposób może Pan Bóg nas jakoś poruszać, dotykać, podpowiadać nam, a czasami, bo też są takie sytuacje, wiele osób na pielgrzymce odnajduje tą swoją drugą połówkę pomarańczy. Tak. Czyli osobę, z którą po prostu spędza resztę swojego życia. Na pielgrzymce. I to jest też niesamowite, bo to jest miejsce, w którym człowiek też poznaje prawdę o drugim człowieku. Często są takie świadectwa, właśnie małżonkowie mówią, że niewiasta mówi, kobieta, że no właśnie nieumalowana, nieprzyszykowana, nieidealnie wyglądająca, ale w takim właśnie w trudzie, w zmęczeniu, w pocie czoła, no poznaje się kogoś i poznajemy prawdę o kimś, tą wewnętrzną prawdę, a nie tylko to, co jest zewnętrzne. I ten czasami trud fizyczny i utrudnienia takie fizyczne, no, są pomocą, żeby poznać prawdę o sobie też o kimś. I na fundamencie tak poznanej prawdy o drugim człowieku i o sobie budowana jest relacja, miłość się rodzi. I to są też bardzo piękne relacje i piękne rodziny, piękne małżeństwa, które serdecznie pozdrawiamy. Tak, i zachęcamy do pielgrzymowania.
To na pewno, nie tylko z racji tego, by odkrywać swoje powołanie, ale by po prostu też poznawać samego siebie. I no, to też pozwala nam wykrzesywać w sobie miłość po prostu, miłość do drugich. No i w tych też intencjach, które przecież podejmujemy na pielgrzymce, no to też jest nasz wyraz naszej miłości. I też myślę, że to jest ważne, że ponieważ to jest trud, to kiedy chcemy stawiać czoła tym trudnościom po drodze, uczymy się też pokonywać po prostu trudności, które przynosi życie, czy chcemy, czy nie chcemy. Tutaj my musimy zrobić taką małą przerwę i w tym miejscu chcemy się pożegnać z tymi, którzy słuchają nas w Radiu Jasna Góra. Czas na antenie nam się kończy. Na szczęście czas na podcastach i na materiale wideo jest nieograniczony, więc ze słuchaczami radia się żegnamy, zachęcając, żebyście do tego materiału powrócili na podcastach, na naszej stronie radiowej, a my na YouTubie i na Fejsie i na podcastach kontynuujemy naszą dalej rozmowę. O trudzie. Dalej w tym trudzie, którym jest pielgrzymka, dłuższa bądź krótsza, na niewygody, które jesteśmy gotowi podjąć, aby dojść do danego celu, bo coś nas motywuje, bo też jesteśmy prowadzeni. No, tak, jakieś pragnienie, jakaś forma intencji, miłości, czy nawet pytania Boga, tak, weź mi, pomóż, powiedz mi, tak, daję Ci ten czas, tej ofiary, pokazuje, jest moją formą pokazania Bogu, jak, że bardzo mi zależy, jak są podejmowane, no przecież różne działania przez drugich, że nie są w stanie, no z tym też jest związany post. Ja sobie coś odmawiam, bo jestem w stanie pokazać, że to jest dla mnie mniej ważne, mimo że sprawia mi przyjemność, daje mi jakąś wygodę, po to, by nakierować mnie na jakąś wyższą wartość. Tak, ale myślę, że kiedyś nawet forma pokuty, która była związana ze spowiedzią, która była taka konkretna, nie? Taka naprawdę wymagająca, była czymś, co było dla penitenta też czymś ważnym. I ten trud, który nam towarzyszy, który pokonujemy, jest Panu Bogu, nie wiem, czy jest miły, czy jest niemiły. Na pewno Pan Bóg na nas zawsze z miłością patrzy, ale to często jest nam potrzebne, żebyśmy mogli sobie my udowodnić, że coś potrafimy, że coś możemy, że to jest dla nas ważne, co ta intencja, która kryje się za tym trudem, że to są rzeczy dla nas ważne i też kiedy udaje nam się pokonać coś, czy stawić czemuś czoła, to uświadamiamy sobie, że no właśnie możemy coś osiągnąć w życiu. Ugruntowuje to nas i mi tutaj się pojawia scena paralityka, który został przeniesiony przez tych czterech, tak? Ich determinacja, że mimo tłumu tam wspięli się, no był też to dla nich konkretny trud, no wziąć gościa na noszach. Fizyczny, tak, psychiczny jakiś, nie? Tak, no i tak samo w podjęciu pielgrzymki ja również podejmuję ten trud, ten wysiłek, by osiągnąć coś, by coś pokazać, a Bogu pokazuje, że nie jestem kapryśnym dzieckiem, które tylko i wyłącznie prosi to daj, to już się nagle tym nudzi, nie? I bo dostało szybko, łatwo i od razu chce coś innego. To jest oczywiście bardziej dla nas niż dla niego, bo to buduje w nas faktycznie, ja tego chcę, faktycznie tego pragnę. W nas buduje, bo my tego potrzebujemy cały czas. Wiesz, ja sobie ciągle od początku naszej rozmowy gdzieś myślę o tych Izraelitach, narodzie wybranym, którego Pan Bóg też wychowując przeprowadził przez nie tylko Morze Czerwone, ale także sobie chodzili 40 lat po tej pustyni. Droga, którą mogli pokonać w miesiąc czasu tak naprawdę, w linii prostej, to bez większych problemów, ale jednak spędzili dłuższy czas wędrując na pustyni, no bo coś się musiało w tych pokoleniach, w tym narodzie coś zmienić. Musiał być pewien wysiłek, pewien trud, pewne zmaganie, pewna niewygoda. Mówi się tak ładnie, że musiał z nich po prostu przez te 40 lat Egipt wyjść, żeby mogli wejść do ziemi obiecanej i żeby coś nowego w ich życiu, w ich relacjach i tej relacji do Boga też mogło gdzieś się zrodzić. Coś musiało dojrzeć, no tak. Bo jednak ostatecznie nie zaufali Bogu, bo nie chcieli, bo się bali wejść do ziemi obiecanej, że Bóg im jednak nie pomoże i przez te 40 lat doświadczać
Bóg się troszczy. Tak musiało mi się to wdrukować do głowy, no, że będzie z nimi. I dlatego ten trud... Zresztą takie mam wrażenie, tak porównując do szkoły, bo miałeś tą radość uczyć, ja też, ale też i myśmy byli w szkole. Nie wiem, czy pamiętasz, jak się dostało piątkę z jakiegoś tam przedmiotu, piątka, która nas zupełnie nie kosztowała. Nie wiem, fuksem na się trafiła albo jakoś tak, to po prostu dostaliśmy piątkę. Była radość. Ale zupełnie inna radość była, jeśli ta piątka była za coś, co nas naprawdę mocno dużo kosztowało. To musieliśmy się przyłożyć, musieliśmy poświęcić czas, wykuć, nauczyć. Jeśli nas nauczyciel przy tej piątce pochwalił, to ta piątka zupełnie inaczej smakowała. To była, to była radość, nie? I tak samo jest chyba z tym trudem w naszym życiu, który w ogóle z trudem w naszym życiu, które pokonujemy, a pielgrzymka, ponieważ ma, jak to nasz profesor mówił, okres wyjścia, przejścia i zajścia, ale ponieważ to jest pewien etap, tak, to jest pewien odcinek, jest wyjście, jest cel i wszystko to, co się po drodze dzieje, jest ważne, ale uświadamia nam, szczególnie ten moment wejścia na Jasną Górę na przykład, że możemy, jesteśmy w stanie pokonać odległości, przeciwności, niewyspanie, może niekoniecznie idealne warunki w toaletach, deszcz po drodze, grat po drodze, tam wszystko jest czasami, nie, po drodze, ale że to sprawia, że no mamy tą radość, nie? I to powinno nam, te kilka dni pielgrzymowania, powinno nam też się pomóc w życiu codziennym, w innych zmaganiach, z którymi przychodzi nam stawić czoło, że no też możemy je pokonać, nie? Że cel, który jest za tym zmaganiem, jest warty tego wysiłku. Nie jesteśmy sami, Bóg nam błogosławi, mamy wsparcie w drugim człowieku, w Słowie, w sakramentach. No, pielgrzymka jest konkretną lekcją na życie, która nam uświadamia, że Bóg jest naprawdę po naszej stronie. I to jest też rzecz, która też jest pomocą w rozeznawaniu po prostu powołania. Ale żeby nie wyciągnąć do końca może złych wniosków, że jeśli komuś łatwo przychodzi rozeznać jakoś to powołanie, to żeby nie, że nie ma to jakiejś większej wartości. Nie. Chociaż ważne jest tutaj jest to na pewno, że z tym pewnym pragnieniem trzeba po prostu być i właśnie zobaczyć, czy nie jest to jakaś zachcianka moja własna. Tak, ale nie, wiecie, no to nie matematyka. Życie to nie jest... Nie wszystko w życiu jest jak matematyka, nie? Nie da się zrobić tak, że 2 plus 2 równa się 4 i tak zawsze wychodzi, że każda historia każdego z nas, jak patrzymy na Biblię, na historię powołań, tam każda historia, mogą być podobne motywy, czy life motywy, natomiast historia każdego z tych postaci biblijnych jest inna, tak jak historia każdego z nas jest inna. I droga do odkrywania siebie, swojego celu też jest zupełnie inna. Pielgrzymowanie jest po prostu świetnym narzędziem, ale nie jedynym, ale jednym z narzędzi, nie? Ja na przykład z tego narzędzia, nie wiem jak ty, ale ja z tego narzędzia zupełnie nie korzystałem przy rozeznawaniu powołania, bo ja w życiu na pielgrzymce nie byłem przed pójściem do zakonu. Pierwsza moja pielgrzymka, no w nowicjacie, gdy szliśmy na Jasną Górę w nocy podziękować leśniowa na Jasną Górę za obuczyny, czyli za habit, ale taka świadome pielgrzymowanie w takim sensie pielgrzymkowym, to była pielgrzymka skałeczna w 2001 roku. Byłem po pierwszym roku, po raz pierwszy poszedłem na pielgrzymkę. Nie wiedziałem nic o pielgrzymowaniu. Przewodnik mówi, tylko masz iść. No. Także wywiązałem się z tego, nie? Masz wyjść, przejść i dojść. Tak. Ale potem, tak. Ale potem no, zobaczyłem też i właśnie tą skałeczną pielgrzymkę, i warszawską pielgrzymkę, i potem z Torunia pielgrzymowałem, z Wieruszowa. Teraz mam możliwość też, może nie na całych, ale być z racji radia na różnych innych pielgrzymkach i tak posmakować tam jakichś etapów, więc przed zakonem nie korzystałem z tego narzędzia. Nie wiem, czy by się inaczej życie moje potoczyło, gdybym spróbował, czy nie, ale także to nie jest jedyne. A ty byłeś na pielgrzymce przed zakonem? Nie miałem takich ekstremalnych pomysłów, jeśli chodzi o ja to. Ja za leniwy byłem. By pielgrzymować. Dużo jeździłem na rekolekcje powołaniowe, takie różne, po prostu, to miałem dużo tego, ale na pielgrzymkę nie wpadłem w żadnym wypadku, nie. Raz pamiętam, w klasie maturalnej była pielgrzymka z Białej Podlaskiej, tam gdzie się uczyłem, do Leśnej, tam gdzie mieszkałem. Pieszo. Piesza, tak, 15 kilometrów, piesza, maturzyści, tam w sobotę
pielgrzymka. Naprawdę bardzo chciałem, naprawdę bardzo chciałem. Ale? Ale obudziłem się, jak przychodzili koło mojego domu. Także tak, to tyle było z moich wtedy chęci, nie? Ale naprawdę znam też wiele osób, które na pielgrzymce rozeznały swoje powołanie, poznały swoich partnerów czy partnerki na życie, gdzieś są małżeństwami, gdzieś ta na pielgrzymce rodziła się miłość do drugiej osoby, do drugiego człowieka, albo do Pana Boga, albo coś na pielgrzymce też po prostu się wyjaśniało w życiu, no bo to jest dobry czas, nie? No i odkrywanie właśnie tego życia kapłańskiego, być zakonnego i niekoniecznie wcale do zakonów, które gdzieś prowadziły tą daną grupę pielgrzymkową. Bo to też nie jest, że na przykład, nie wiem, prowadzą Paulini, to ktoś akurat z tej grupy to właśnie do Paulinów. No, to też nie jest. Nie, tak to... jak z rekolekcjami, że jak prowadzi ta wspólnota, to w jakiś sposób to do nich będzie kierowane. Nie, to są wszystko, to jest wszystko pomoc. Dużo zależy od człowieka i tak samo jak z wyborami. No, im bardziej wybór jest mój i jest bardziej świadomy, tym bardziej mogę o niego też zadbać, nie? Gdyby, a to może jest temat na inny wątek. Mamy jeszcze pomysł na inny wątek, na rozmowę. Wiesz co, rekolekcje w ciszy. Tylko to nie ze mną, bo nigdy nie dałem rady. Ale to też mógłby być dobry temat na rozmowę, bo też w ciszy, to jest zupełnie odległe od pielgrzymki, na której często jest głośno, ale rekolekcje w ciszy też są fajnym takim narzędziem i pomocą w przyglądaniu się sobie. To rozmowę zaczniemy od minuty ciszy. Albo gdzieś w trakcie. Zaczniemy ciszą, a później będziemy o niej mówić. Więc wiele z tych narzędzi, wiele sposobów, nie ze wszystkich trzeba skorzystać, ale jest możliwość, jeśli też mamy takie sposobności, to na pewno to ma być, jeszcze raz, pomoc. Od nas zależy, czy chcemy z nich korzystać, czy też nam pasują w jakiś sposób. Niektóre mogą po prostu na chwilę obecną po prostu do nas jakoś, no nie możemy być do nich nieprzekonani. Ważny jest tutaj cel, to rozpoznanie, tak? A dobro każdej rzeczy, każdego narzędzia, jak to określamy w naszych podcastach, w naszych audycjach, w tym dobro na pewno jest, ale nie zawsze, no, może też z tego dobra potrafimy skorzystać. My z pielgrzymki nie skorzystaliśmy. A jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. No tak. Uważam, że dobrze rozeznałem, że dobrze tu jestem. Ja też nie żałuję. No, korzystajcie, wiecie, to jest styczeń, to jest taki czas, kiedy studniówki wybrzmiewają, za chwilkę będą matury, trzeba też podejmować decyzje, albo sesje na studiach też się kończą. Być może jakoś nosisz się z jakimś pytaniem, albo męczysz tam, gdzie jesteś i czujesz, że może jest inne miejsce ci pisane, no rozmawiaj, pytaj, podejmuj wysiłek, rekolekcje powołaniowe, właśnie pielgrzymka, pozostań trochę sam z sobą, weź do ręki Słowo Boże, niedziela Słowa Bożego za nami. Więc jest wiele sposobów. No najgorzej, jeśli człowiek się męczy w tym wszystkim i nic z tym nie robi. No to jest największa głupota, jaka może być. Nikt was do niczego nie może zmusić, ani człowiek, jeśli chodzi o te wybory życiowe i decyzje. Pan Bóg też nie może was zmusić, czy może, ale nie chce. To już ostatnio mówiliśmy też, że decyzje podejmowane pod przymusem, czyli to wybór kapłaństwa, życia zakonnego, czy nawet małżeństwa, jeśli jest przymus, to jest nieważne. Sakrament pod przymusem przyjmowany, no, nie ma mocy sprawczej. Wolność. Święty Paweł powie, że ku wolności nas wyswobodził Chrystus i naprawdę Pan Bóg tą wolność w człowieku sobie bardzo mocno ceni, więc jeśli wytrwałeś do końca tego nagrywania, a nie znamy się, to znaczy, że no coś może ci chodzi po głowie, więc no, czemu by nie spróbować? Zajrzyj na stronę chociażby powołaniapaulini.pl, zobacz, jakie tam daty rekolekcji zostały zaproponowane. Czy to Jasna Góra, czy Leśniów? Co szkodzi przyjechać? Co szkodzi się nawet na rozmowę, tam. To nie jest nic zobowiązującego i tak dalej. Teraz zaczyna się też czas maturzystów, którzy przyjeżdżają na Jasną Górę. A może tutaj będziesz, weź, zajdź na furtę, albo na tej stronie zobacz numer telefonu, umów się na rozmowę, żeby pogadać po prostu. To nie jest podpisanie od razu jakiegoś tam zobowiązania,
Z tego, co się orientuję, a raczej wiedzę mam tutaj, informacje mam pewne, Tomek nikogo nie przymusza. Oj, nie, nie. To daleki jestem od tego. No, także odwagi. Próbujcie, zmagajcie się. Wasze życie warte jest tego, żebyście naprawdę przeżywali je, będąc szczęśliwi. Tak jak zaraz po napisach końcowych jeszcze dotnę tutaj te migawki z naszymi współbraćmi, no wiecie. To są, no, jak to śpiewali, w życiu piękne są tylko chwile. Tak. Są ważne z tych chwil. I też kończąc, pamiętajcie, że my pamiętamy o was, choć się nie znamy, ale modlimy się za tych, których Pan Bóg powołuje, którzy rozeznają swoje powołanie. Modlimy się za was i też w modlitwie chcemy być dla was wsparciem. Modlimy się nie tylko my tutaj na Jasnej Górze, ale też i w naszych domach. Zresztą wiele osób podejmuje ten trud i wysiłek modlitwy za osoby rozeznające swoje powołanie. Także w tym wszystkim naprawdę nie jesteście sami. No i cóż, trzymajcie się ciepło, nie ustawajcie w drodze, tak jeszcze pielgrzymkowo. Tak, tak. No i słyszymy się za tydzień. I widzimy. Tak, dokładnie. No, musimy kończyć, bo mi chyba noga zrętwiała, wiesz? No z tego byłyby 3 audycje. Tak, dzięki wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Z Bogiem. Edyta Stein mówiła, że powołanie nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc, trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe. Making of tutaj trzeba zrobić. Po prostu co się dzieje wokoło. O, no i to jest najlepsza opcja ze wszystkich. Prawie że. Ja nie wiem, czy stąd wychodzisz, czy wchodzisz do swojej jaskini, czy ten. No będziesz robił. Ja bym poszedł do Darka, tylko że Darek Kurka teraz tu będzie z wami siedział, bo potem przejdzie. Także, żebyście wiedzieli, w klasztorze to nie jest tak prosto nagrywać jakikolwiek materiał, bo tak, tutaj jeden współbrat stoi i wisi jak nad kazańcem. Aj. Zachowuje się... Kurna, jak drugi człowiek ze średniowiecza. Zachowuje się, które zobaczył po raz pierwszy raz kamerę. Naprawdę. Ale wiesz, widać mnie nie widać. Wiesz, że to się nagrywa. I wiesz, ja to dodam. A później to jest materiał. A wiesz, ja to potem dodam. Albo ci prześlę. Poczekaj, kalambury zrobimy. Tutaj jeden kat nad głową stojący, jak z kazańcem, a tam drugi współbrat rozwiesza sobie pranie. A czyli cieszymy się bardzo, że robi pranie, także tak. A ja najbardziej, to jest ku radości całej wspólnoty. Ale ty wiesz o tym, że ja to potem wytnę i domontuję na koniec filmu. Ale co, będzie bonus. Ale zostańcie z nami. Tak, tak, będzie do końca. Tak? Zostańcie z nami do końca. Zobaczycie, jak to się robi. Dobrze, to normalnie. Nie, i tu trzeba byłoby dodać, jak dobrze i miło, gdy bracia i tak, mieszkają razem. No i bądź tu poważny w tym życiu zakonnym. A kto to będzie oglądał? No nie wiem. Ludzie. Myślisz, że ktoś ci odmacha teraz? Teraz wyobraź sobie, ludzie siedzą pod komputerem i ci machają, wiesz? Oj, ile radości. Ja będę coś z tego miał? Pamiątkę. Później zostajesz przorem takiego albo i niejednego domu i dostajesz nagle maila. Słuchaj. Kompromitujące materiały. Jeśli nie chcesz, żeby te rzeczy wyszły. Pomyśl sobie i my, i wiesz, jesteś naszym przorem na przykład, nie? Tak. Rozumiem tą dramaturgię teraz, nie? Ja tu będę siedzieć jako przypadkowy przechodzień. No, możesz. A o czym będziecie rozmawiać? O tobie. Na przykład kiedy? No nie wiem, zrób coś głupiego, to na pewno to myślę. O, dobrze ci idzie. To Adrian, dobrze ci idzie. Był ostatnio Jarosław, wiesz. I ja wieszałem pranie. Szkoda, że już wychodzicie. A to mamy pójść? Nie, może zostać. Ja myślałem, że to jest dla mnie. Siadaj jak najbardziej, ale siedzisz 15 minut i się nie odzywasz. Ale mogę machać? No, jak pielgrzymka idzie, to ludzie stoją, machają. Dobrze, dobrze. Poszli. Ale usiądź. No, usiądź. Jak widzisz mnie? Widać mnie, nie widać mnie. Jestem, widać, nie widać. Widać, nie widać. Trochę widać, nie widać. Widać, Harry nie widać. Matrix. Czyli widać, czy nie widać? Oczywiście.